Dzisiaj obchodzimy Dzień Ofiar Holokaustu, wielkiej tragedii, która wydarzyła się w XX wieku, ale o której musimy pamiętać cały czas. Człowiek człowiekowi nie może być wilkiem, człowiek człowiekowi powinien być bratem. Pamiętajmy o tym zawsze, również dzisiaj, również w tej chwili, a pamięcią wracajmy do tych, którzy zginęli. Zginęli nie tylko synowie i córki narodu żydowskiego, w podobny sposób ginęli nasi rodacy, Polacy. O tym też musimy pamiętać. Wszystkie narody powinny być sobie braćmi. Dzisiaj obchodzimy, jak zwykle, 27 stycznia, Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu. Jest to związane właśnie z rocznicą wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. No i jak co roku tutaj oddajemy hołd, cześć, szczególnie tym właśnie Żydom, środowiskom żydowskim, które zostały tak dotknięte w czasie II wojny światowej. A dlaczego w Dzierżoniowie? No dlatego, że mamy ten piękny obiekt, który za nami, synagoga dzierżoniowska, ale też środowisko żydowskie miało duży wpływ na rozwój naszego miasta. Po wojnie w Dzierżoniowie żyło 15 tysięcy Żydów, więc później, wiadomo, lata 60. zweryfikowały tą liczbę. Natomiast teraz wracamy do tej współpracy. Wielu właśnie byłych mieszkańców Dzierżoniowa przyjeżdża, przychodzą do mnie, rozmawiamy, opowiadają o tej historii, więc myślę, że to jest nasza powinność, żeby pamiętać o tych ludziach, którzy też tworzyli Dzierżoniów. Nie możemy zapominać o tym. Pamiętamy, pamiętają samorządowcy, pamiętają przedstawiciele różnych organizacji, to bardzo dobrze. Czas jest trudny, czas jest pandemiczny, te wszystkie uroczystości odbywają się w sposób taki bardzo okrojony, ale najważniejsza jest pamięć i najważniejsze jest to, żeby to się więcej nie powtórzyło.